Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na dzisiejszym odcinku chciałbym Państwa zaprosić na jedenasty dzień kolekcjonera. Tak się składa, że mieliśmy, mamy za sobą 10 edycji, no i w zasadzie zawsze się staramy, żeby było coraz lepiej, więc poprzeczka jest bardzo wysoko podniesiona. No, chcielibyśmy zaprezentować leszczyńskich kolekcjonerów. Oczywiście niektóre Postacie e, się e, powtarzają z uwagi na to, że niektórzy mają bardzo szerokie zainteresowania, a z drugiej strony są też bezcenni dla. Środowiska tutaj kolekcjonerskiego w leśnie. I w zasadzie nie wyobrażam sobie, żeby na przykład e, e, dzień kolekcjonera miałby się odbywać bez pana Jacka Borowiaka, który jest seniorem e, kolekcjonerów w leśnie. No ale mamy też bardzo dobrą sytuację, bo mamy też na przykład Tomasza Robaszkiewicza, który jest juniorem, jeżeli chodzi o regionalistów leszczyńskich, był już u nas na dwóch edycjach i za każdym razem czymś nas e, zaskakuje. E, muszę powiedzieć, że tak, no 20 października o godzinie 10 zapraszamy do budynku biblioteki. Oczywiście tej naszej nowej, pięknej biblioteki, która znajduje się na placu Meciga. I tam do godziny 15 będziemy prezentować zbiory leszczyńskich kolekcjonerów. Oczywiście wstęp jest wolny, możemy się spotkać w bibliotece, oczywiście dzięki życzliwości, ale musimy pamiętać, że organizatorem całego wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Leśnie i można by się zastanowić, dlaczego ta prezentacja nie jest w muzeum. No, ale były takie czasy, kiedy mieliśmy swoje spotkania w muzeum. Obecnie mamy tak zwany trudny okres przejściowy, kiedy, jakby to powiedzieć, zawęziła się powierzchnia wystawiennicza naszego muzeum, ale już z radością i z nadzieją patrzymy na przyszłe czasy, kiedy powstanie nowy budynek, nowy gmach Muzeum Okręgowego w Lesznie, które oczywiście będzie się mieścić w Byłej octowni braci, w brata Józefa Góreckiego, bo kwaśny górecki to jest Józef, a słodki to jest Jan. Powiem tak, że są kolekcjonerzy, którzy bardzo chętnie pokazują swoje zbiory i dzielą się wiedzą na temat tych przedmiotów, które zbierają, ale są też. Ja to nazywam kryptokolekcjonerzy, to są tacy, którzy nie pokazują bardzo strzegą swoich zbiorów. Nie znam w zasadzie przyczyny psychologicznej, dlaczego tak jest, ale najgorsze jest wtedy to, że ci, którzy nie pokazują swoich zbiorów, to jeszcze na dodatek nie lubią się dzielić wiedzą na temat tych zbiorów, co również nie jest twórcze dla naszego ruchu kolekcjonerskiego. Muszę też powiedzieć, że nawet osobiście spotkałem się z taką nieprzyjemną sytuacją, ponieważ jeden z moich znajomych, będąc uczestnikiem w przeszłości, w zasadzie nie uczestnikiem, będąc zwiedzającym, wyraził się niezbyt pochlebnie o jednej z ekspozycji, nie wiedząc, kto tą ekspozycję zrobił. I powiem szczerze, że. Akurat mnie to bardzo dotknęło, ponieważ to akurat była moja ekspozycja. Ja zawsze staram się coś za każdym razem pokazać, i jednocześnie nie chciałbym przytłaczać pozostałych kolekcjonerów ilością swoich zbiorów, ale to, że ktoś lekceważąco wyraził się o mini prezentacji. Nie jest miłe, bo kolekcjonerzy e, lubią e, być chwaleni. E, powiem tak: na 11. E, edycji e, Dnia Kolekcjonera mamy już w zasadzie komplet. Muszę z przykrością też stwierdzić, że nie mogę zachować parytetu płci, ponieważ na dzień dzisiejszy mam tylko jedną kobietę, e, która będzie prezentować swoje zbiory, a będą to nie. Nie byle co, bo będą to wazony chorbowego, czyli coś, co jest obecnie bardzo modne i poszukiwane. Ale nawet znając żony kolekcjonerów i wiem, że one też coś zbierają, to mimo moich usilnych starań, żadna z nich nie zgodziła się, jakby to powiedzieć, prezentować swoich rzeczy. Co będzie tym razem na 11 dniu kolekcjonera? Będą po pewnym czasie. Wrócą, wróci temat maszyn do szycia, ponieważ jest to bardzo ciekawy temat, a wiem z własnego doświadczenia, że zbiory się powiększają i po jakimś czasie można, jakby to powiedzieć, zrobić nową odsłonę tej ekspozycji. Będzie pokazane, tylko z racji na to, że mamy stulecie polskiego banknotu, czyli papierowego pieniądza, jakby to powiedzieć, zgodziłem się na to, aby pokazać kolekcję banknotów polskich, ponieważ zawsze też w założeniu mówię, że filateliści i numizmatycy mają swoje, że tak powiem, wystawy, swoje możliwości prezentacji, ale tutaj zrobiłem wyjątek. Będzie Radiotechnika, będzie operacja, Operacja Normandia. Tak jak wspomniałem, będzie regionalista pan Jacek Borowiak. Będą widokówki, ale z uściśleniem na garnizon leśno. Czyli zobaczymy widokówki związane z garnizonem w leśnie. Będzie kolega prezentował wszystko, co ma, co związane jest z samochodem Volkswagen. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe. Kolega jeden będzie pokazywał swoje książki, które ma o leśnie. No. Wiedząc sam, ile można mieć w bibliotece Książek Oleśnie, już się boję, ile on tego przywiezie, ale myślę, że przywiezie same smaczki. Kolega będzie pokazywał anteny radiowe, które również kiedyś e, w przeszłości były jakby elementem osobnym, e, jakby to powiedzieć, nie wbudowanym w radio, czyli będzie to na pewno też ciekawa prezentacja. Kolejny raz kolega będzie pokazywał e, jakiś wycinek swojego zbioru radiostacji. E, będzie prezentacja wiatraków osieckich w, w wyborze zdjęć i fotografii właśnie kolekcjonera z Osiecznej. Będzie kolega, który przywiezie różne kamienie syntetyczne, naturalne, szlachetne i będzie opowiadał o ich właściwościach. No tak jak mówiłem, mamy seniora, regionalistę i juniora, więc kolejny będzie junior. Później mamy autografy znanych ludzi. Tak jak wspomniałem, będą wazony Horbowego. E, przyjedzie do nas gościnnie e, kolekcjoner, którego poznałem na pierwszym dniu kolekcjonerów w Śremie. Przywiezie wszystko, co związane z kominiarstwem, i będzie to autentyczny kominiarz, który przywiezie swoje zbiory. Jestem w trakcie dogadywania, namawiania. No, mam nadzieję, że presja powiedzmy moja spowoduje, że przyjedzie kolega i pokaże swoją kolekcję szpad. I przyjedzie też kolega, który pokaże swoją kolekcję zegarków naręcznych, ale to już będzie taka wyższa półka zegarków. Wczoraj wieczorem jeszcze jakby to powiedzieć, dograłem kolejnego wystawcę, który będzie pokazywał całą gamę telefonów firmy Nokia od tych walizkowych takich co się kiedyś chodziło z walizką i ta walizka była telefonem aż do tych powiedzmy które już teraz Nokia telefonów nie produkuje. No, Jeszcze mamy w zanadrzu birofila który chciałby nam pokazać część swoich zbiorów. No i może się zdarzyć, że jeszcze rzutem na taśmę ktoś się załapie, ale w zasadzie jesteśmy już w komplecie, ale tak jak powiedziałem, jak się znajdzie jakaś kobieta z ciekawą ekspozycją, to myślę, że zawsze znajdę dodatkowy stół, żeby pokazać jej zbiory. Także jeszcze raz zapraszam, Biblioteka imienia Stanisława Grochowiaka na placu Meciga w Leśnie, niedziela 20. Października, nie wszyscy muszą jechać na grzyby. Można też przyjść obejrzeć kolekcję. I od godziny 10 do godziny 15 będziemy prezentować podczas 11 dnia kolekcjonera Leszczyńskiego zbiory naszych mieszkańców. Serdecznie zapraszam.